Mieliśmy dzisiaj porozmawiać o komunikacji, czyli jak w ogóle w zdrowy sposób komunikować te emocje. Nie emocje, tylko granice. I zaczniemy od tego, natomiast zanim przejdziemy do budowania nowej rzeczywistości, ona to nazywa później, to jeszcze dzisiaj trochę porozgrzebujemy, jak to u nas na ten moment wygląda i dlaczego. Natomiast zaczynamy od czegoś, co ona nazywa komunikacja efektywna i nieefektywna. Sednem granic osobistych jest odwaga mówienia prawdy. Jak już wspominaliśmy, dla osób wysoko funkcjonujących, współzależnych, poważną przeszkodę w tym stanowi odłączenie od własnych autentycznych emocji. Na ostatnim live'ie rozmawialiśmy o tym, jak wiele powodów, dlaczego jest nam tak ciężko ustalić granice, albo mieć zdrowe granice, o tak nazwę to. Dlatego, że dla wielu z nas granice kojarzą się z asertywnością i z taką nieumiejętnością mówienia nie tu panie nogą. Natomiast w dodatku, ale zdrowe granice, czy też granice i asertywność kojarzą nam się z byciem niemiłym, prawda? Ale my tutaj rozmawialiśmy głębiej, dlatego że ona tu opowiada o granicach, które są za luźno, czyli takie, gdzie boimy się mówić nie, ale też o granicach, które nie są do końca zdrowe, które są za sztywne, za ostre, za takie mocne, gdzie na przykład tylko mówimy nie, albo bardzo mocno mówimy nie, kontrolujemy poprzez to i siebie, i bezpieczeństwo, i otoczenie, ale też innych ludzi czasem. I ona też dużo o tym mówi, i my dużo mówiliśmy o tym, jak możemy być wysokofunkcyjnie uzależnieni emocjonalnie od innych ludzi. I znowu, to może działać w dwie strony. Albo będziemy próbować robić za nich wszystko i będziemy się podkładać i będziemy się godzić na wiele. Jak to się u nas mówi, nadstawiać głowę, oni nam srają, my sobie wmawiamy, że to odżywka do włosów. Jakby ktoś tu nie był pierwszy raz, to u nas czasem takie dziwne metafory krążą. Ale też to działa w drugą stronę, gdzie jesteśmy w takich bardzo zasilnych granicach, kontrolujemy tych drugich ludzi i czujemy się odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo, za nasze bezpieczeństwo i często za mocno kontrolujemy ich zachowaniem. Tak? Więc ona na to nazywa wysoko funkcjonujące współzależnienie. Więc pierwsza rzecz, co ona mówi, że takim sednem granic jest odwaga mówienia prawdy. I my wiemy, że to z pozoru brzmi łatwo, jakby od mi wielka filozofia, mówienie prawdy. I to jest łatwe i nie jest łatwe, bo i znowu to działa w obie strony, bo gdy mamy te granice za luźne, to często się podkładamy, uniżamy, tak? Nie mówimy nie, przytakujemy tam, gdzie nie trzeba. Natomiast gdy mamy te granice za ostre i jesteśmy mocno w tą stronę, to często nie pokazujemy swojej wrażliwości. Nie otwieramy się może na nowe znajomości, może nie mówimy, że nam zależy, może nie pokazujemy, że kochamy, może nie pokazujemy, że jesteśmy zmęczeni, może nie pokazujemy, że potrzebujemy pomocy, więc to działa w jedną i w drugą stronę. To mówienie prawdy to jest bardzo głęboki koncept i tak naprawdę nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, bo ta spójność wymaga od nas, ta prawda wymaga spójności, a spójność wymaga zgodności słowa, emocji, uczucia i czynu. Tutaj Wiesiek napisał, w dzisiejszym świecie to nie działa, powiedz komuś prawdę, to zostaniesz sam. I właśnie to jest, dlaczego my tak bardzo boimy się stawiać, mieć zdrowe granice, tak? Być otwartym, być wrażliwym. I znowu, to w jedną, w drugą stronę granic to działa. Gdy często boimy się powiedzieć nie, albo gdy boimy się powiedzieć tak, gdy boimy się tupnąć nogą, wstać i wyjść, albo gdy boimy się otworzyć na kogoś, więc to działa i przy tych luźnych granicach, i przy tych zasilnych granicach. Dobra, idziemy dalej, kochani. I jak już wspominaliśmy, dla osób wysoko funkcjonujących, współzależnych, poważną przeszkodę w tym stanowi odłączenie się od własnych, autentycznych emocji. Jak zawsze to będzie prowadzić do nas. I tak się, my zawsze tutaj rozmawiamy o nas, po to, żeby siebie bardziej zrozumieć, bo jak zrozumiemy siebie bardziej, to łatwiej nam będzie później się komunikować z naszymi bliskimi i światem. Więc my chcemy zobaczyć, że często ta nieumiejętność powiedzenia prawdy,
W ogóle zaczyna się od tego, że my nie do końca zawsze wiemy, jaka ta prawda jest, że to idzie tak głęboko, że my czasem jesteśmy w takim automacie, czy to luźnych granic, czy to za silnych granic, że często my odpowiadamy już z automatu, nie mówiąc prawdy, czasem nawet nie wiemy, że nie mówimy tej prawdy, i bo nie mamy tego kontaktu z własnymi emocjami. Często nie mamy takiej przestrzeni między impulsem a reakcją, tylko po prostu jest impuls, reakcja, i w zależności od tego, jaki mamy system wgrany, ci, co mają luźny system, zawsze przytakują, będą mieli taki, a ci, co mówią po prostu, co stawiają granice, odgradzają się, bo to jest dla nich bezpieczne, będą tak robić, tak? Więc pierwsza rzecz, my chcemy sobie w ogóle w tym tygodniu pomyśleć o naszej prawdzie, o takim kontakcie z naszymi emocjami, i tu będziemy zaraz więcej o tym czytać. Ale też o tym, że gdy ktoś nas o coś prosi, to czy my dajemy sobie taką przestrzeń właśnie, żeby poczuć ciało, co nasze ciało mówi, co nasze wartości mówią, co nasze standardy mówią, wracając, cześć Hankówka, wracając do naszych wcześniejszych live'ów, ale idziemy dalej, bo to jest dopiero początek, kochani. Tu właśnie pojawia się kwestia świadomości, ale to jest dokładnie to, o czym ja mówię, że my chcemy tak pobudzić tą świadomość, my chcemy naprawdę popatrzeć na siebie, ale po naszemu, z latarką miłości, nie z baseballem w ręku, więc nie chcemy siebie oceniać, tylko chcemy rozpoznać się w sobie i naprawdę zobaczyć, jakie są moje reakcje, jaki styl granic ja mam, czy ja jestem raczej w stronę luźną, czy ja jestem raczej w stronę spiętą, i nie besztać siebie. Czy ja kontaktuję się, zanim podejmę decyzję, ze swoimi emocjami, czy ja wchodzę w czucie swojego ciała, czy ja sprawdzam, czy to jest w zgodzie z moimi wartościami, czy ja może jeszcze w większości przypadków reaguję z automatu i schematu granic, który mam, który nie do końca nawet jest mój, i zaraz do tego pójdziemy. No ale bądźmy przy tej komunikacji na razie. Pojawia się kwestia świadomości, którą w tej chwili budujemy. Kolejna porcja uświadamiania to mini podwaliny pod skuteczną komunikację. W rzeczywistości istnieją tylko dwa rodzaje komunikacji: skuteczne i nieskuteczne. Jeśli Twoim celem są zdrowe granice, to nie obejdziesz się bez skutecznej komunikacji. Inne umiejętności, jak inteligencja emocjonalna, wgląd czy empatia, są ważne, ale efektywna komunikacja to numero uno. Wyobraź sobie w postaci cegieł i zaprawy murarskiej. Wyobraź ją sobie w postaci cegieł i zaprawy murarskiej, z pomocą których wybudujemy Twoje zdrowe granice. Zacznijmy od nieskutecznej komunikacji. Czy zdarzyło Ci się powiedzieć: jasne, choć myślałeś, czemu? A zaraz potem westchnąć głośno, żeby język Twojego sfrustrowanego ciała powiedział to za Ciebie. Człowiek ma potrzebę, by go dostrzegano. Jeśli nie potrafisz używać bezpośredniego języka, by przekazać to, co myślisz, znajdziesz na to inny, bardziej zawoalowany sposób. Co ona tutaj mówi? Mówi o tym, że są dwa rodzaje komunikacji: skuteczny i nieskuteczny. I że empatia, rozumienie drugiego człowieka, słuchanie drugiego człowieka są ważne, natomiast komunikacja jest najważniejsza, ta efektywna. I że bez niej to po prostu tak jak cegła kładziona bez tej zaprawy murarskiej, że ona jest tą zaprawą murarską, która sprawia, że te cegły są po prostu położone i trzymają się razem. I tak samo nasza ta świadoma komunikacja, jak ona ją nazywa tutaj? Skuteczna komunikacja jest taką zaprawą murarską w naszych granicach, tak? I ona tu opowiada o tym, pyta się nas, czy zdarzyło nam się w życiu powiedzieć, znowu to działa w dwie strony, i granic luźnych, i granic za mocnych. Czy zdarzyło nam się powiedzieć jedną rzecz, jakby powiedzieć na głos słowem, poczuć zupełnie co innego i tak naprawdę gdzieś bokiem pokazać co innego, ale nie powiedzieć bezpośrednio, tak? Tylko gdzieś tak rykoszetem. I ja jako ktoś kiedyś, kto przez lata bał się mówić nie i bał się stawiać jakiekolwiek granice, miał za luźne granice, to ja po prostu wiele razy mówiłam, że wszystko jest okej, w ogóle nie ma sprawy i to i tamto, ale po prostu mistrz pasywnej agresji. Tylko ja nie wiedziałam oczywiście, że ja byłam mistrzem pasywnej agresji. I po prostu te fukanie i przewracanie oczami i te wszystkie rzeczy, totalnie to miałam, oczywiście nie wiedziałam, że to miałam. Więc tak,
I ona tu fajnie mówi, że człowiek ma potrzebę, by go dostrzegano. I czasem my nawet jak nie chcemy pokazać po sobie, nie chcemy dać znać po sobie, że jesteśmy zmęczeni, nie chcemy znać po sobie, że potrzebujemy pomocy, nie chcemy dać po sobie znać, że nie wiem, że coś jest nam nie na rękę, to jest jakaś w nas taka wewnętrzna potrzeba bycia zobaczonym, bycia usłyszanym, że my i tak to jakoś będziemy komunikować. Jak nie mamy odwagi powiedzieć to w słowie, to będziemy próbować powiedzieć to w ciele. I to będzie się tyczyło tych z nas, którzy mają luźne granice i na przykład powiedzą, że wszystko jest ok, ale powiedzą ok, ale wszystko ok? I my dajemy znać, ale to też działa w tą stronę ludzi, którzy mają bardzo silne granice i na przykład nie będą chcieli pokazać, że im zależy, nie będą chcieli pokazać wrażliwości, ale gdzieś w ciele i tak to będzie, ten, kto jest czujny, to zobaczy, że to ciało będzie sygnalizowało, że hej, nie dam rady już dalej sama. Bierna agresja, czyli niebezpośredni sposób wyrażania złości, to chyba najmniej konstruktywna forma ukrytej komunikacji. Pomyśl, trzaskanie drzwiami, sarkazm, głośne wzdychanie, przewracanie oczami, czy milczenie. Znacie to, kochani, czy nie? Bo ja chyba byłam kiedyś w ogóle, ja chyba doktorat miałam, nawet nie wiedziałam, widzicie? A jednak ja mam jakiś doktorat. Ja miałam doktorat z tego, z niekonstruktywnej komunikacji, ale już go nie mam, go gdzieś straciłam po drodze. Czyli znacie, czujecie to. A także, owszem, agresywne, jednosylabowe odpowiedzi. Okej? Jesteś okej? Ale na pewno okej? A wszystko okej? Milczenie, silent treatment. Ja nie byłam za dobra, bo ja byłam za mocnym plastusiem, więc ja nigdy nie wytrzymywałam silent treatment, nie? To nie, to już są silne granice. Silent treatment to są te silne granice. To już trzeba siłacza na to, nie? Dobra, nieefektywna komunikacja jest komunikacją nie wprost. Czyli znowu, czy to będzie takie, ale bo to nieefektywna komunikacja, to też działa w dwie strony, nie? Bo nie wiem, czy tak mieliście, ja chcę porozmawiać, choć porozmawiamy, nie? A na przykład druga osoba mówi, nie, ja teraz nie chcę rozmawiać, muszę pobyć sam, nie? I na przykład jeden trzaska drzwiami wychodzi, a drugi na przykład chce porozmawiać, ale tak naprawdę będziemy o tym rozmawiać na następnym live, że tak naprawdę często jak my mówimy, że chcemy porozmawiać, to my nie do końca chcemy porozmawiać, tylko po prostu wyciągamy kałasznikowa i zapierdzielamy. I tam z rozmowy to jest niewiele, nie? Tylko jest ataken. Więc i w ogóle to jest, wiecie, nawet jak już wtedy wchodzisz w rozmowę, to po prostu 30 lat, jak to, różnych rzeczy wyciągasz. Jak już jak jesteś w tym kołowrotku, po prostu to lecisz, kałasznikow. Dobra, kochani, ale to na innej lekcji. Idziemy dalej. Nieefektywna komunikacja jest komunikacją nie wprost. Możesz się zachowywać biernie, nieśmiało, enigmatycznie albo z rezerwą. Możesz być wkurzony, wrogo nastawiona, zastraszający lub agresywna. Pod jakąkolwiek postacią objawia się nieskuteczna komunikacja, nie wyrażasz tego, co chcesz, w sposób, który może zostać naprawdę przyjęty przez drugą stronę. Zazwyczaj ludzie czują się wtedy zaskoczeni, urażeni, niezrozumiani. Kiedy w grę wchodzi nieskuteczna komunikacja, istnieje ryzyko, że rozmowa przerodzi się w totalnie dezorientującą gównoburzę. Kochani, trochę pogody. Czy ktoś z Was kiedyś doświadczył gównoburzy? Ja muszę trochę tak na luzaku, bo ta książka nas zaraz będzie tlapała, to nie będzie łatwo, nie? A ja mam chyba głupakę. Czy ktoś z Was doświadczył gównoburzy? Ja już nie mówię, nie pytam, czy ktoś z nas był twórcą gównoburzy. Nie. Wiem, że tu nie, na pewno. Ale czy znacie gównoburzę? Doświadczyliście kiedyś? Ja zdecydowanie nie jedną wykreowałam. Oczywiście nie wiedziałam, nie? Nie wiedziałam. Byłam nieświadoma. Żeby to jednej. Lubię ją, że ona ma takie nazwy tutaj. I to psycholożka. Dobra jest. Dobra, idziemy dalej. Czekajcie, kochani. Gdzie ta gównoburza, bo mnie zgubiła.
Dobra, mam. Jedno z Was lub oboje będziecie mieć poczucie, że musicie odszyfrować zawoalowany, co za słowo, przekaz drugiej strony bez użycia kodu. No właśnie, bo wtedy wiecie, wtedy już nie ma kodu dostępu do świadomości. Wtedy w ogóle się fazule tylko włączają, świadomość w ogóle jest wyłączona. Po prostu nie ma kodu dostępu, a jeszcze najlepiej, jak ktoś do Ciebie mówi, uspokój się, nie wiem, o co Ci chodzi, albo weź głęboki oddech, nie? To na pewno nie jest kod dostępu wtedy. Jak jesteś już w środku gówno burzy, to uspokój się, odetchnij, weź głęboki oddech, nie jest kodem dostępu. Przynajmniej u mnie, nie wiem, ale do mnie to nie jest kod dostępu wtedy. Znaczy, ja tak mówię, ale dawno już tak nie miałam. Natomiast ja znam siebie nie od dziś. Dzisiaj doświadczyłam paskudne samopoczucie, nie polecam, utulam, kochanie. Dobra, idziemy dalej, kochani. Z takiej sytuacji nikt nie wychodzi zwycięsko. Z takiej sytuacji nikt nie wychodzi zwycięsko. Jeśli widzisz w tych scenariuszach samą siebie i samego siebie, głowa do góry. Nikt nie komunikuje się w 100% efektywnie lub nieefektywnie. Skutecznej komunikacji można się nauczyć, jak pieczenia trójwarstwowego tortu czekoladowego, cytowania źródeł naukowych czy salsy. Więc wszystko przed nami, kochani. Będziemy się uczyć konstruktywnej, nie, jak ona ją nazywa? Efektywnej komunikacji. Skuteczna komunikacja jest komunikacją wprost oraz na temat i nie pozostawia wątpliwości co do przekazu. Jesteś asertywna i asertywny, ale nie agresywna czy bierny. Twój lęk przed wyrażaniem tego, co chcesz, jest ograniczony i możesz poprosić o proste rzeczy. Na przykład, ciociu, chciałabym Cię prosić, żebyś mi nie przerywała. Możesz prosić, powiedzmy, o dzień wolny tonem, który jest przyjazny i radosny. Więc kochani, jest dobrze. Nie będziemy niemili, nie będziemy agresywni, będziemy asertywni. Będziemy mogli ciotce powiedzieć, żeby wreszcie nam nie przerywała. Rozumiecie? I poprosić o podwyżkę tonem radosnym i przyjaznym. Nie zakopujesz swojej prawdziwej prośby, tak na poważnie, pod toną przepraszam. To jest też takie ważne. I znowu, to działa w dwie strony, kochani. Bo jak ktoś z nas ma te granice bardziej miękkie, ja kiedyś tak miałam, a przepraszam, a proszę, a dziękuję, a że po prostu, no tak jak ona to powiedziała, zakopana prośba pod tysiącami przepraszam, ale w odwrotną stronę, jak mamy mocno zaznaczone granice i po prostu nie wpuszczamy tego drugiego człowieka, ani jego percepcji, ani jego opinii do życia, to będziemy znowu mówić tonem właśnie agresywnym, dominującym i nie będziemy mieli umiejętności, nie będziemy sobie pozwalać na przepraszam, na wrażliwość, na otwartość, na przyznanie się do błędu. Więc to wiecie, to działa w jedną stronę albo w drugą stronę, bo ona tutaj bardziej i częściej idzie w tą miękką stronę, a ja będę starała się zawsze dla nas tutaj pokazywać i jedną stronę i drugą. Choć ta druga jest dość obca dla mnie, ale będę improwizować. Nie zakopujesz swojej prawdziwej prośby pod toną przepraszam, czy owijaniem w bawełnę tego, o co naprawdę chcesz poprosić. Mówisz jasno, jesteś otwarty na jakąkolwiek reakcję z drugiej strony. I to też jest ważne, jak będziemy przechodzić na następnej lekcji do tego, jak naprawdę układać tą komunikację efektywną, to pierwsza rzecz, o której będziemy, nad którą teraz się będziemy w tym tygodniu zastanawiać, to jest właśnie nasza prawda. Na ile my jesteśmy w kontakcie z nią, na ile jesteśmy w kontakcie z własnymi emocjami, nie w tych dobrych momentach, tylko na ile mamy taki mięsień już wyrobiony, że ktoś coś od nas chce, to my najpierw sprawdzamy, jak my się czujemy, kontaktujemy się z ciałem, patrzymy, jakie ono ma reakcje, na ile my szanujemy, mamy odwagę już pójść za tym, sprawdzamy to z naszymi wartościami i standardami, to jest pierwsza rzecz, tak? Ale druga rzecz, i my mieliśmy taką pracę domową po ostatniej lekcji, gdzie mieliśmy patrzeć, co w naszym życiu dla nas jest ok, a co nie jest ok. Dlaczego? Dlatego, że żeby komunikować się efektywnie, to jak my już znajdziemy w sobie odwagę, żeby przyjść i powiedzieć, słuchaj, to i to mi się nie podoba na przykład i chciałabym inaczej, to my potrzebujemy wiedzieć, jakie jest nasze inaczej.
jakie są nasze wartości, jakie nasze są standardy, jaka jest nasza prawda. My potrzebujemy wiedzieć, tak jak ona tu mówi, mówisz jasno, jesteś otwarty i wiesz, czego chcesz. Czyli jak ktoś się zachowuje nie w zgodzie z naszymi wartościami, to my chcemy dać mu taką szansę, bo może on nie wie, zwłaszcza jak to jest ktoś nowy, i dać mu szansę i powiedzieć, słuchaj, to i to jest w moim życiu niedopuszczalne, bo to jest nie w zgodzie z moimi granicami, wartościami. Dla mnie ważne jest, albo to i to jest w moim życiu nie okej, dla mnie okej jest i my potrzebujemy wiedzieć co, wiedzieć jaka jest nasza prawda. Będziemy więcej o tym rozmawiać przy komunikacji, ale ona tutaj zaznacza, że, bo to jest też potrzebne, żeby mówić jasno, żeby wiedzieć co chcemy powiedzieć i wtedy, gdy my wiemy i też gdy to, czego, o co my pytamy i prosimy, jest naprawdę w naszych wartościach, to my nie wchodzimy wtedy ani w taką uniżność, ani nie wchodzimy w taką dominację nadmierną, tylko po prostu my wiemy, hej, to jest dla mnie ważne. Dla mnie ważny jest szacunek, albo dla mnie ważne jest zdrowie. I my wtedy nie musimy uciekać się do tej nieefektywnej komunikacji, ale żebyśmy mogli efektywnie się komunikować, to my potrzebujemy się skontaktować z tym, co jest dla nas ważne, z tą naszą prawdą. Dla psychopatów to najzdrowsza jest granica zero kontaktu. Wiesz, zwłaszcza jeżeli chodzi o osobowości narcystyczne, to no kontakt jest nawet zalecany przez psychologów. Ona tu ma rozdział, jak się komunikować i stawiać granice dla osób, które są właśnie narcystyczne. Więc to jest w ogóle oddzielna, nie można wziąć tego, o czym my tu rozmawiamy, zaaplikować do takiej sytuacji, bo to jest w ogóle oddzielna bajka. Ale tak, dużo się o tym mówi, coraz więcej tak to się nazywa. I ona tu, ja jeszcze nie czytałam tej sekcji, ona poświęca tu całą sekcję temu tematowi. Dobra, idziemy dalej, kochani. Przede wszystkim jesteś w kontakcie ze swoimi autentycznymi reakcjami na wszystko, co dzieje się w Twoim życiu i potrafisz je wyrazić, jeśli tak postanowisz. Przy efektywnej komunikacji dialog staje się dwukierunkową ulicą. Szalenie istotne jest nauczenie się, jak słuchać uważnie i z zainteresowaniem. Zwracaj uwagę na potrzeby i perspektywę drugiej osoby, zamiast czekać tylko na chwilę, w której będziesz mogła wyrzucić swoje trzy grosze. Wszyscy znamy czekających na swoją kolej. Tak naprawdę nie chłoną tego, co mówisz, bo zastanawiają się, którą ze złotych myśli zaserwować w następnej kolejności. Skuteczna komunikacja zależy od tego, czy wiesz, co czujesz i czy umiesz reagować świadomie, a nie odruchowo. Kiedy to się uda, życie otworzy się przed tobą w sposób, jakiego się nie spodziewałaś. I jedna z takich jeszcze ważnych rzeczy przy takiej komunikacji to jest ta umiejętność słuchania, ale jeszcze jedna rzecz to jest taka zrozumienie i uczenie się przygotowania na różną reakcję z drugiej strony. Czyli tylko dlatego, że my przyjdziemy tam z sercem na ramieniu i naprawdę już będziemy mieć, po prostu będziemy czuć to i będziemy w spójności i w prawdzie i będziemy chcieli dla drugiego człowieka dobrze i będziemy chcieli mu opowiedzieć o tym, jak my się zmieniamy albo co jest dla nas ważne, jakie mamy granice i w ogóle, to nie oznacza, że po drugiej stronie ktoś nas zrozumie. Nie zawsze albo nie w tym momencie. Czasem może za jakiś czas, a czasem może nigdy. I to często też sprawia, że my nie chcemy tej prawdy komunikować, bo jak ktoś tu wcześniej napisał, jak zacznę mówić prawdę, to po prostu wszyscy z życia odejdą. I ja myślę, że nie wszyscy, ale my wiemy, że wielu ludzi przeżywa taki szok na początku, zwłaszcza jeżeli są to, ona to nazywa recydywiści, czyli są to ludzie w naszym życiu, którzy są z nami od lat i znają nas w ogóle innych i nagle my przechodzimy po prostu z nowymi granicami i często ci ludzie nie wiedzą, co z nami zrobić, nie? Bo ona tu dzieli tych ludzi na żółtodzioby, czyli takie świeżynki, które przychodzą do nas i recydywiści, czyli takie starszaki, co znają nas od zawsze, i po prostu wiedzą, co jest okej, a co nie jest okej. I nagle my przesuwamy w którąś stronę nasze okej, nie okej i ich te lepiej. Oni nie wiedzą, o co chodzi. Dobra, kochani, idziemy dalej. Dobrze. Teraz będziemy rozmawiać i o tym będziemy w tym tygodniu myśleć. O naszym wzorcu, naszych granic. Znowu, każdy będzie rozpoznawał siebie, będzie rozpoznawał, czy ma raczej w stronę lekką, miękką, czy ma w stronę twardą i taką sztywną, ok?
Często, kiedy tkwimy w piekle zburzonych granic, tak, to jest piekło, nie zdajemy sobie sprawy, że to wzorzec granic kieruje w dorosłym życiu naszymi przekonaniami i zachowaniami. Spójrz na niego jak na plany architektoniczne domu, którego sam nie projektowałeś. I to jest bardzo fajna metafora. Ona tu daje jeszcze jedną fajną metaforę, że często my się posługujemy i tymi lekkimi, i tymi twardymi granicami. Posługujemy się pewnym schematem granic, który tak naprawdę nie jest nasz. My nieraz rozmawialiśmy o tym w odniesieniu do różnych konceptów, czy to lęków, czy to przekonań, które nas limitują, czy to myśli, które nas ograniczają, czy to nawyków, które nas krzywdzą bardziej niż nam pomagają na dzień dzisiaj. Rozmawialiśmy o tym, jak one często, że my już nie chcemy tego robić, my nie rozumiemy, dlaczego to robimy i obiecujemy sobie, że już nigdy tego nie zrobimy, a bum, wstajemy i jak automat wracamy do tych starych zachowań. Bo one, to są dosłownie, to jest fajna metafora, to są plany architektoniczne domu, które nie my do końca sami zaprojektowaliśmy. I u mnie na kursie Jesteś Cudem, to się nazywa taką piwnicą. I najlepsze jest to, że ona też tą podświadomość nazywa piwnicą w tej książce. I w ogóle często tam wraca do tej piwnicy. Że to jest trochę tak. To jest dom, w którym my żyjemy i mieszkamy i wiele lat mieszkaliśmy i on stał się dla nas taki znajomy, ale zaczyna nas gdzieniegdzie w pewnych przestrzeniach uwierać i czasem się na siebie złościmy, że co i jak i po co i dlaczego, ale on nie do końca jest przez nas zbudowany. I to naprawdę jest taki ważny koncept, którego trzeba się często łapać, jak już chcemy siebie zbejsbolować. Nie żeby, wiecie, osadzić sobie, powiedzieć, nic się nie stało, jeżeli chcemy to zmienić, ale żeby po prostu podnieść siebie za rękę i powiedzieć, okej, dobra, tu mi nie pasuje, to mi nie pasuje, ale nie do końca sami to zbudowaliśmy, może braliśmy w tym udział, może teraz bierzemy większy udział w tym niż kiedyś w naszym dzieciństwie rodzice czy dzieci z piaskownicy, ale teraz ja chcę to zmienić, ale żeby pamiętać, że to nie do końca jest nasz, wiecie, nie do końca my byliśmy architektami naszych granic. Poznanie odziedziczonych przekonań, które zakorzeniły się w Twoim dzieciństwie, jest konieczne, by uzyskać pełną sprawczość. Czyli to, co my teraz robimy i co chcemy robić przez następny tydzień, takie rozpoznawanie się, okej, co ja wierzę, co jest możliwe, co nie, co wypada, co nie wypada, jak ja widzę granice, czy one dla mnie trudne, czy one dla mnie łatwe, czy one naprawdę są w zgodzie z moimi standardami, wartościami, czy ja w nich odpoczywam, czy ja raczej się w nich męczę. I w tych luźnych, i w tych twardych. I my chcemy się w tym rozpoznać, bo im bardziej się w nich rozpoznamy, im bardziej zobaczymy, jak one są połączone z tym, co się wydarzyło nam w dzieciństwie, tym więcej sprawczości odzyskamy. Po prostu takiej zdolności do tego, okej, tak było, ja nie do końca brałem udział w tej architekturze i w tych planach, ale teraz mogę w pełni wziąć udział i się stawiam, bo chcę inaczej. Ten przeważnie nieuświadomiony materiał wpływa na wszelkie aspekty Twoich doświadczeń i to przez większość czasu nieszczególnie korzystnie. Bez poszerzenia świadomości i zmian w zachowaniu powielamy to, co widzieliśmy i wyczuwaliśmy w najwcześniejszych latach naszego życia. Jest to tak naprawdę w pełni zrozumiałe. Dzieci stale przeglądają się, uczą i chłoną informacje ze swego otoczenia. Obserwują, jak działają ich rodzice, otrzymują bardzo jasny przekaz. Tak należy wchodzić w relacje ze światem. Informacja ta staje się podstawą tego, w co należy wierzyć i jak się zachowywać. Jako osoby dorosłe rozumiemy, że większość rodziców robi co może, a jednocześnie mamy świadomość, że ich ograniczenia i ignorancja mogły być źródłem szkodliwych dla nas doświadczeń czy przekonań. Nawet jeśli rodzice chcą dla dziecka lepszego życia, mogą nie mieć narzędzi, żeby to umożliwić. Twoi rodzice również nieświadomie przyswoili wzorzec granic od swoich rodziców. Wzorce, ona tu fajną daje metaforę, że te wzorce granic, ale nie tylko granic, w ogóle wzorce różnych przekonań, są jak rodzinne przepisy kulinarne. Wiecie, jak się czasem taką recepturę po prostu, tak i tak pieczemy chleb, nie? Tak i tak robimy to i to. Więc te nasze granice były nam podane trochę jak takie rodzinne wzorce kulinarne. Czy tradycje mają to do siebie, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ta niekontrolowana scheda kształtuje nasze obecne życie. Najważniejszym aspektem procesu odkrywania jest prawdziwe zrozumienie, że ktoś inny
zaprojektował Twój wzorzec granic 10, a może i 100-lecia temu. Przeczytaj to zdanie jeszcze raz i niech zapadnie Ci w serce. Najważniejszym aspektem procesu odkrywania jest prawdziwe zrozumienie, że ktoś inny zaprojektował Twój wzorzec granic 10, a może i 100-lecia temu. Przeczytaj to zdanie jeszcze raz. Wiele z nas działa i podejmuje decyzje w sprawie własnych granic na podstawie danych z dawnych czasów. Tak, moja droga, standardowe wzorce napędzają... Tak, moja droga, bo to jest dla kobiet książka, ale chłopaki, trzymajcie się, jesteśmy w tym razem. Tak, moi drodzy, standardowe wzorce napędzają Twój własny rodzaj trudności w budowaniu granic i komunikowaniu się. I teraz Twoja kolej, teraz ćwiczenie robimy. Kochani, chcemy myśleć. Ja będę czytać, a my myślimy, jak to u nas jest. Czy w Twoim domu rodzinnym wolno było mieć prywatne myśli, rozmowy i relacje? Czy pozwalano Ci lub zachęcano Cię, żebyś wyrażał swoje pomysły i uczucia, szczególnie gdy różniły się od pomysłów i uczuć pozostałych członków rodziny? I wiecie, czasem na przykład w domu mieliśmy tak, ale później szliśmy do szkoły i my w szkole no nie mieliśmy za wiele do powiedzenia za naszych czasów. Nieważne, z którego pokolenia tu jesteśmy, to my wciąż jesteśmy z tego samego pokolenia, gdzie raczej nam mówili, co dana lektura znaczy i trzeba było czasem streszczenia czytać i ściągi, żeby wiedzieć, co pani Dulska miała na myśli, nie? Bo jak my mieliśmy inną percepcję pani Dulskiej, no to by łapała, albo dwójka, zależy, które pokolenie. Czy w chwilach konfliktu członkowie rodziny omawiali spokojnie problem, czy na siebie krzyczeli, a może w ogóle się nie odzywali? To takie, wiecie, zaczepiajki, nie? I teraz, kochani, idziemy... Nie mieliśmy nic do powiedzenia. Większość z nas, nawet jeżeli w domu nam się udało, to wiecie, na podwórku coś nie tak powiedzieliśmy i już odrzucenie. W szkole coś nie tak powiedzieliśmy i często odrzucenie. I znowu, nawet, bo nie wiedzieliśmy inaczej. My kolektywnie, nasi nauczyciele też nie wiedzieli inaczej. Wiecie, my dopiero uczymy się inaczej. Tak naprawdę my dopiero budujemy inaczej. Dobra, kochani, idziemy teraz do tematu, który może być ciut niewygodny. Ciche dni. No, u jednych, no widzicie, ciche dni, a u mnie znowu był krzyk w domu, nie? U mnie był krzyk, talerze latały, siekiery, noże, a u wielu były ciche dni, niby wszystko jest okej. I my często wzięliśmy to po prostu z domu. Ale często schemat działa w dwie strony. Przypomnijmy sobie jeszcze to. Wiem, że to wiem, ale przypomnijmy. Czasem jest tak, że jak w domu się krzyczało tak mocno, jak były afery w domu, to często, jak my ściągamy schemat, to jak idziemy do życia naszego, to też często krzyczymy tak samo. Ale często schemat działa w odwrotną stronę. Tak mocno straumatyzował nas ten krzyk, że wychodzimy z domu i mówimy, ja nigdy nie będę krzyczeć. I wchodzimy w odwrotną stronę. Więc schemat działa w dwie strony. Tak samo jak w domu wiecznie było cicho i było milczenie i wszystko było udawane, że jest okej. Okay. To znowu, my często idziemy w dorosłe życie i sami tak robimy, czyli robimy ciche dni sami, albo w odwrotną stronę mówimy, ja nigdy nie będę po prostu i czasem chcemy w odwrotną stronę, ale przekrzywioną odwrotną stronę i jesteśmy tą osobą, która mówi, u mnie w domu nigdy się nie rozmawiało, siadaj, będę rozmawiać, ale często to też nie jest ta efektywna rozmowa, bo schemat często działa w dwie strony. I to jest tak samo, jak wyszliśmy z domu, w którym, nie wiem, była bieda, to często albo sami długo idziemy w biedzie, bo nie wierzymy, że da się inaczej, albo mówimy, nigdy nie będę biedny i czasem aż za mocno po prostu poświęcamy całe życie i wszystko dookoła, żeby tylko w tej biedzie nie być. Czy to jest przemoc, czy to jest alkohol, wiecie, po prostu często ten schemat nas prześladuje, dopóki coś nas w życiu nie zatrzyma i nie łapiemy tego właśnie, tego środka, tego nie uczymy się siebie, tej swojej prawdy i mówimy, okej, jak ja chcę. Czy ja, jak jest trudna rozmowa, potrzebuję trochę ciszy?
Czy ja jestem osobą, która umie siadać i od razu efektywnie rozmawiać, prawda? Że to w każdym aspekcie my potrzebujemy w ogóle, bo to nie dla każdego będzie od razu, ok, porozmawiajmy. Wielu z nas, zresztą to będziemy czytać o tym zaraz, że ona mówi, że takie wzięcie trochę ciszy jest bardzo potrzebne dla nas, bo wtedy łatwiej nam w ogóle wrócić do kory przedczołowej. Bo jak jesteśmy od razu w afekcie, to my raczej z gadziego mózgu rozmawiamy, a tam on nie mówi w żadnym języku, nie? W żadnym. Kochani, jest temat na tapecie, a raczej mówi się na tapet czy coś takiego, ale nie wiem jak to odmienić, więc ja mówię jeszcze po staremu na tapecie. Nazywa się korzyść wtórna. To jest taki niewygodny temat, nie? Ona to też wcale wygodnie nie opisuje. Słuchajcie tego. Korzyść wtórna i zysk wtórny to nieoczywista korzyść, jaką czerpiemy z utknięcia w niezdrowym wzorcu zachowania. Przy korzyści pierwotnej zysk z pewnego działania jest oczywisty, czyli mamy taką korzyść pierwotną, gdzie jest po prostu oczywiste, że coś dostajemy, coś zyskujemy, jak pójście na siłownię, żeby podnieść poziom endorfin. Korzyść wtórna jednak funkcjonuje na znacznie bardziej ukrytym poziomie i jest zazwyczaj nieuświadomiona. Na przykład kobieta w pozbawionym miłości związku małżeńskim może ciągnąć swój cowieczorny zwyczaj terapii przez wino, i to się tyczy i kobiet, i mężczyzn, mimo że czuje się przez to koszmarnie przez pozostałe 20 godzin na dobę, żeby stłumić poczucie rozpaczy i beznadziei. I my znamy te momenty, gdzie korzystamy z tej korzyści wtórnej. I często sami nie rozumiemy, czyli coś nas boli, ale nie chcemy skontaktować się z tym bólem. Nie kontaktujemy się też z naszymi wartościami, standardami, naszą prawdą i tkwimy w czymś, co nas krzywdzi, ale nie chcemy z tym się kontaktować, więc bierzemy coś, co stawiamy po środku trochę, co buferuje ten ból. Czy to będzie alkohol, czy to będzie jedzenie, czy to będzie siedzenie na internecie, czy to będzie przeróżne rzeczy, my znamy to. I to jest ta korzyść wtórna i my często nie jesteśmy, ja kochani, ja po prostu tu drugi doktorat, nie z korzyści wtórnej. Ile ja korzyści wtórnych miałam, wy znacie, znamy się nie od dziś, nie? Mówię to, żebyśmy nie oceniali siebie, tylko żebyśmy naprawdę, my tu jesteśmy, kochani, żeby odkrywać siebie, żeby naprawdę zmienić to życie i łapać te momenty, gdzie my możemy właśnie mieć sprawczość, nawet jeżeli zobaczenie tego na początku jest niewygodne, ale to są te momenty, gdzie my możemy odzyskać siłę i moc i zrobić inaczej. Cały wysiłek świata nie pomoże ci ruszyć z miejsca, dopóki nie oświadomisz sobie i nie przeanalizujesz, jak korzystasz z dysfunkcyjnego zachowania albo konkretniej przed jakimi uczuciami i doświadczeniami chroni cię twój zysk wtórny. Nic dziwnego, że zysk wtórny to jeden z głównych powodów, dla których ludzie tkwią w dysfunkcyjnych relacjach, a także niezdrowych wzorcach granic i komunikacji. Na szczęście rzucenie światła na tenże zysk może ci pomóc w pokonaniu oporu i podjęciu świadomych działań na rzecz mistrzowskich granic. W skrócie, ona ma takie skróty. Spytanie siebie, czego możesz nie czuć, z czym nie mierzysz, z czym się nie mierzyć lub czego nie doświadczać, jeżeli zostajesz w miejscu. Ujawni twój ukryty zysk. To pytanie stanowi potężne narzędzie do pokonania oporu. Czyli jeszcze raz, spytanie siebie, czego możesz nie czuć, z czym się nie mierzyć lub czego nie doświadczać, jeśli zostajesz w miejscu. Ujawni to twój ukryty zysk. To ci pokaże, co zyskujesz. Ból to najpotężniejszy motor zmiany. Jeśli więc twój wtórny zysk potajemnie cię przed nim chroni, to wiesz co? Masz zero bodźców do zmiany. I to jest mocne, bo jeżeli my jesteśmy w jakiejś relacji, no bo tu granice są w odniesieniu do relacji, nieważne jakie, czy to jest intymna, czy to jest przyjaźń, czy to cokolwiek to jest. I jeżeli to nas boli, to ten naprawdę nas krzywdzi i boli, to ten ból często jest takim bodźcem do zmiany relacji, do zmiany granic w relacji,
A jeżeli, bo on jest takim naprawdę mocnym bodźcem, zazwyczaj to on wreszcie, im bardziej boli, a już jak boli tak mocno, że dalej się nie da, to wtedy podejmujemy jakieś działania. Ale jeżeli używamy jakichś tych zysków wtórnych, czy to alkohol, czy to zakupy, czy to cokolwiek jest, do tego, żeby tego bólu nie czuć, to mimowolnie przedłużamy bycie w tej relacji, w której jesteśmy i która jest trudna. I pomagamy sobie jakby tego bólu nie czuć, po to, żeby w tej relacji dalej być. Społecznie akceptowany stopień alkoholizmu, pracoholizmu czy nadmiernych ćwiczeń fizycznych, zachowania te nazywamy kryptouzależnieniami. Często zakłóca rozwój osobisty i służy korzyści wtórnej, unikaniu bólu emocjonalnego. I to, wiecie, to może być pracoholizm, to jest jak jesteśmy czasem w trudnej relacji. To żeby nie czuć tego, jak ona jest trudna, to właśnie dużo pracujemy, dużo się poświęcamy gdzieś, albo dużo chodzimy na zakupy, albo dużo chodzimy na ćwiczenie. To nie musi być alkohol, to my przeróżne sposoby uśmierzamy sobie ten ból, żeby aż tak mocno nie bolało. I czasem, wiecie, to nie chodzi o to, że to ma być rozstanie albo wyjście z relacji, tylko czasem to chodzi właśnie o postawienie granic, bo o tym tutaj rozmawiamy, prawda? Więc czasem jesteśmy w relacji, w której te granice są zatarte. I zamiast usiąść i porozmawiać, podjąć tą trudną, ale zdrową rozmowę, ale boimy się i boimy się tej rozmowy podjąć, boimy się tych granic postawić albo poluzować, w zależności jakie granice mamy. Ale bycie na tych warunkach, na których jesteśmy, boli. No to tutaj właśnie Donata napisała, to musimy się jakoś znieczulić, żeby tego bólu nie czuć. I w zależności od tego, co wybierzemy, każdy co innego, gdzie można znaleźć inne rozwiązanie, gdzie można nauczyć się tej efektywnej komunikacji, usiąść i porozmawiać. A kiedyś słuchałam takiego fajnego psychologa, on się Gay Hendricks nazywa, i on nazywał na to 15-minutowe potliwe konwersacje, sweaty conversations on na to nazywał. Tylko, że wiecie, one często nie trwają 15 minut, ale na pewno są potliwe dla wielu z nas jeszcze. Dobrze, kryptouzależnienia, kochani. Tego rodzaju zachowania wytłumiają uczucia, których nie chcemy przeżywać. Mimo, że kryptouzależnienia mogą nie prowadzić bezpośrednio lub nigdy do katastrofalnych skutków, bo czasem one nie prowadzą do katastrofy, czasem to może być za dużo ćwiczenia, za dużo sprzątania, za dużo internetu, za dużo pracy, jakie zwykle mają pełne uzależnienia, to sprzyjają emocjonalnej dezorientacji w miejsce emocjonalnej jasności, a to blokuje rozwój. I to jest piękne, że czasem my możemy w ogóle jeszcze na tym zyskać, wiecie, chałupa może być wysprzątana, sześciopak na brzuchu może być zrobiony i w ogóle więcej pieniędzy na koncie, bo pracujemy tak dużo, żeby nie skonfrontować się z tym, co jest do skonfrontowania. Więc to może nawet nie bo to działa w różne strony, kochani, to nie musi być taka rozmowa, pójdziemy my dalej zaraz, wiecie, mi tysiące rzeczy przychodzi naprawdę. Zamiast iść stopniowo, to wszystko mi naraz tu leci. Bo to może być tak, patrzcie, to jest tak. To może być wśród tych z nas, gdzie my wszystko chcemy sami ogarniać i nigdy nie prosimy o pomoc. I nawet nie zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby zdać sobie sprawę z tego, że zajeżdżamy sami siebie. I że może nawet nie ma na to potrzeby, ale gdzieś w życiu dostaliśmy w kość wcześniej i obiecaliśmy sobie, że nigdy już nie będziemy od nikogo zależni i że damy radę sami i nigdy już nie wpuścimy nikogo, nie poprosimy o pomoc, żeby nie być nikomu nic winnym i dłużnym i po prostu zajeżdżamy siebie. Ale jesteśmy wycieńczeni tym zajeżdżaniem się. I zamiast zatrzymać się w ogóle sami ze sobą, powiedzieć, hej, jestem zmęczony, zmęczona, zajechana, nie dam rady już tak dalej, w ogóle skontaktować się ze swoim ciałem i swoim stanem emocjonalnym, to często znowu nie chcemy tego czuć, nie mamy odwagi przyjść do partnerki czy partnera i powiedzieć, słuchaj, dalej sam już nie dam rady, unikamy tej rozmowy, unikamy kontaktu ze swoimi emocjami i idziemy pracować jeszcze bardziej. Więc to na różne sposoby może działać, ale to jest piękne, co ona tutaj powiedziała, że to może nie doprowadzić do katastrofalnych skutków,
bo może wiecie, więcej pieniędzy być na koncie, ciało lepiej wyglądać i dom bardziej być posprzątany. Natomiast do czego to prowadzi? To do emocjonalnej dezorientacji, że czasem my sami nie wiemy, nie mamy tak kontaktu z własnymi emocjami i nasi bliscy często nie mają kontaktu z naszymi emocjami. Że pytają się nas nieraz, czy wszystko jest ok, i my mówimy, że jest ok, więc oni też są w takiej emocjonalnej dezorientacji, ale my ze sobą też często jesteśmy w emocjonalnej dezorientacji. W miejsce emocjonalnej jasności. I to jest to, czego my chcemy poszukać. I my chcemy naprawdę w tym tygodniu czuć siebie i swoje ciało, żeby naprawdę uczyć się tej emocjonalnej jasności, tego, jak my się czujemy z pewnymi ludźmi, w którą stronę te nasze granice są, na ile już jesteśmy z nimi spójni, a na ile blisko, a na ile daleko. Nie oceniając, tylko rozpoznając. Dobrze, idziemy dalej, kochani. Oprócz przyćmiewania bólu, który mógłby motywować nas do postawienia zdrowych granic, te dysfunkcyjne zachowania wytworzą w końcu ból, odwracający uwagę od sedna problemu, jak kłopoty ze zdrowiem czy afery na bani, który wykorzysta nasze zasoby i wyczerpie energię. Nie masz zbyt wiele mentalnej przestrzeni na zaglądanie do piwnicy, kiedy ciągle gasisz pożary, które nieświadomie wzniecasz, żeby odwrócić swoją uwagę od prawdziwego problemu. Ależ to prosto wszystko brzmi. Prosto i nie, bo my wiemy, że to w teorii my to znamy, to jest proste. Ale znowu przez to, że my żyliśmy tyle lat w domu skonstruowanym w ogóle na podstawie innych planów i my tam mamy grube ściany postawione, które nie są łatwe do zburzenia, tam remont nie jest jeszcze taki łatwy dla wielu z nas do zrobienia, to naprawdę jest podróż, kochani. My chcemy dać sobie ten czas, ale chcemy naprawdę pobudzać tą świadomość, zapalać to światło, cały czas zapalać światło. Zresztą, żeby mieć jasność emocjonalną, to my potrzebujemy tam światło, nie baseballa, ok? Idziemy dalej. Idziemy teraz do podstępne blokady granic, czyli jakie są podstępne blokady granic. Zaznajomiwszy się ze wzorcem granic, przyjrzyjmy się paru najpowszechniejszym sposobom, w jakie dysfunkcyjne wzorce stawiania granic przejawiają się w życiu codziennym. Czy Twoja strefa dla VIP-ów jest ogólnodostępna? Więc wiecie, będą w naszym życiu tacy ludzie, którzy będą takimi VIP-ami, którzy po prostu będą mieli możliwość nabroić, będziemy im wybaczać częściej niż ustawa tego przewiduje. I oni na to zasługują, oni są tego godni, bo oni są w naszym życiu VIP-ami. Oni są takimi ważnymi ludźmi w naszym życiu, którzy po prostu mają ileś tam, nie wiem, możliwości skuchy. Tak? I my mamy takich ludzi, każdy z nas zna na pewno taką osobę. Ale też ma taką osobę więcej niż jedną w życiu. Chcemy sprawdzić po pierwsze, czy ona zasługuje na miano VIP-a i czy to, jak ona przekracza nasze granice, wyzwala w nas takie, że my potrzebujemy pójść na kompromis, że możemy na przykład, nie wiem, nie lubimy, jak ktoś się spóźnia, ale mamy kogoś, kto się po prostu cały czas spóźnia i my mówimy, dobra, on tak ma, ona tak ma, ale to nie niszczy nas od środka, rozumiecie, kochani? A, czy nie wiem, ktoś jest bałaganiarzem, czy no nie wiem, nie, próbuję znaleźć jakieś takie, że często nagina coś, co jest dla nas ważne. Nie wiem, ktoś może się wcina cały czas, nie słucha uważnie, ale my ich kochamy. My wiemy, że oni nie chcą źle, tylko tak mają, po prostu w dodatku są VIP-ami w naszym życiu i jest ok, ale my wychodzimy z tego w takim może lekkim dyskomforcie. Może musimy iść na kompromis, może nie do końca zadowoleni, ale cały czas cali, w całości, nie poszarpani. Nie jesteśmy wyniszczeni przez to, że ten człowiek ciągle przekracza nasze granice. Bo na to właśnie to nie ma, to nawet VIP nie ma przyzwolenia na takie coś. No i później chcemy zobaczyć, czy w ogóle w loże VIP-ów u nas siedzą tylko VIP-owie, czy może każdy po prostu przechodzień tam siedzi, nie? Bo u mnie kiedyś to po prostu każdy wchodził, ani drzwi, ani w krzesę, u mnie po prostu całe moje wnętrze to było jedną wielką lożą dla VIP-ów i każdy był VIP-em. I wtedy wszyscy robili co chcieli i jak to ktoś kiedyś powiedział, srają ci na głowę, a ty się wkręcasz, że to odżywka do włosów i tak było, nie? A później się zamknęłam i nikogo nie chciałam wpuścić. Miałam tak silne granice, że jak komuś powiedziałam, że ja to nie umiem stawiać granic, to mi ludzie mówili, ja nikogo nie poznałam z tak silnymi granicami jak ty. A to też nie o to chodziło. Idę, siusiu. Okej, Zenu. Bierz telefon ze sobą, żartuję. Dobra, kochani.
Czy Twoja strefa dla VIP-ów jest ogólnie dostępna? Zastanów się przez chwilę, dla kogo przechodzisz sam siebie, reorganizujesz plany i kogo starasz się zadowolić. A co istotniejsze, spytaj dlaczego. Część dla VIP-ów to święte miejsce w Twoim sercu, umyśle i życiu, które jest lub powinno być zarezerwowane dla tych relacji, które wnoszą wartość. Ożywiają Cię, wzmacniają i dodają Ci siły do działania. Prawda, nie każdy zasługuje na to miejsce. W godnych go relacjach istnieją wzajemności, szacunek i zdrowa porcja kompromisu. Twoje VIP-y nie muszą być idealne, są ludźmi jak Ty, ale z całą pewnością nie powinni pozostawiać po sobie uczucia ciągłego wyczerpania, wykorzystania czy nadużycia. I to jest taka historia, ja już ją tu wiele razy opowiadałam, ale ona tu idealnie pasuje. Maya Angelou była kobietą, której ja bardzo dużo słuchałam właśnie jak się uczyłam zdrowych granic. To była kobieta, której już z nami nie ma, ona była mentorką dla wielu ludzi. Była pisarką, aktorką, oratorką, miała bardzo trudną historię, ale zrobiła też niesamowite w życiu rzeczy. I ona była między innymi mentorką Opry, Obamy, no mnóstwo ludzi. I jedną z takich rzeczy, które ona powiedziała właśnie, to było takie zdanie, które mi bardzo pomogło. Jak ludzie pokazują Ci, jacy są, to im uwierz. Bo ja miałam taki syndrom i tutaj będziemy o tym syndromie mówić, że ja po prostu ciągle tłumaczyłam. Nie wiedział, nie rozumiała, niechcący, nieświadomie, nie, no po prostu wiecie. A ludzie czasem mi mówili, słuchaj, ja to mam tak i tak, a ja zawsze mówię, nie, nie, a ja na przykład w ogóle nie widzę, nie, nie, w ogóle tak nie jest. I ludzie często pokazują, mówią Ci, jacy są, a my często nie chcemy wierzyć. I znowu to działa w dwie strony. Czasem naprawdę ktoś przyjdzie i powie, hej, kocham Cię i chcę być w Twoim życiu i cenię Cię. Ale my tak mocno mamy te granice i tak bardzo byliśmy skrzywdzeni, że nie chcemy wpuścić tej osoby, nie chcemy uwierzyć. Ale i w odwrotną stronę, ktoś Ci powie, to ja jestem hamem. Ja to w ogóle kiedyś krzywdziłem i krzywdziłam po prostu to i to, a my, nie, moja miłość to zmieni. Ja Cię nauczę, ja Cię wybawię. Ze mną będzie inaczej. Ale to działa w dwie strony, żeby nie było. I ona i Maya Angelou powiedziała, właśnie Oprah miała jakiegoś partnera, jak była młoda, który ją bił. I ona przychodziła i płakała, i on ją ciągle tam bił i wyzywał. I ona tak płakała, a ta Maya Angelou do niej mówi, kochanie, ale jak on Ci pokazuje, jaki jest, to czemu Ty mu nie chcesz wierzyć? On Ci cały czas pokazuje, jaki jest. Że jest mężczyzną, który po prostu no tak, a nie inaczej traktuje kobiety. A Ty mu nie chcesz wierzyć. Jak ludzie pokazują Ci, jacy są, to im uwierz. I to powiem Wam, kochani, takie proste, a gong. No i później ona opowiedziała taką historię, że Oprah ją zapytała o najlepszą radę, jaką dała w życiu. I ona powiedziała, że to była rada, którą dała swojemu synowi. I powiedziała, że w sercu każdego człowieka jest takie święte miejsce. Takie święte, czyste i przejrzyste. I ono takim ma zostać. I to jest miejsce, w którym spotykasz się, Twoja dusza spotyka się z Bogiem, z życiem wszechświatem. To jest po prostu takie święte miejsce, nieubrudzone, czyste, przejrzyste. I że naszą odpowiedzialnością jest chronić to miejsce, żeby one takim było zawsze. I że jeżeli ktoś przychodzi do naszego życia z brudnymi butami, czynami, słowami, do tego miejsca, to my mamy wręcz odpowiedzialność. Nieważne, kto to jest, nieważne, jak blisko nas jest, to my mamy odpowiedzialność z miłością, szacunkiem, ale też taką wiernością temu świętemu miejscu, które jest w każdym z nas, nawet tego człowieka, który do Ciebie przychodzi z brudnymi słowami, brudnymi czynami i butami, powiedzieć, nie, 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 wycofaj się, kochanie. Back up, ona mówi, wycofaj się. Tutaj tak nie mówimy, tutaj tak nie czynimy. To jest święte miejsce, Ty nie pamiętasz, kim ja jestem. Ja jestem dzieckiem Boga, życia i wszechświata, tak jak i Ty. I tutaj my, nie, 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 nie. I to mnie tak zatrzymało, to jest taki... To jest taki moment, gdzie uczymy się właśnie, że w ogóle do pewnych miejsc mają wstęp tylko wybrani, ale nawet wśród tych wybranych VIP-ów
Są takie święte miejsca, że nawet oni nie powinni i nie mają prawa wchodzić tam z brudnymi słowami i czynami. Że to jest nasza odpowiedzialność. I że może teraz będzie ciężko wstecz działać, bo może już nie jednego człowieka tam wpuściliśmy. Ja zdecydowanie. I ta droga taka budowania tego na nowo, to jest podróż. To jest naprawdę podróż w głąb siebie najpierw, a później do ludzi. Ale żeby pamiętać, że my jesteśmy, że w ogóle my jesteśmy godni, że to jest ważne, że to jest ważne dla każdego z nas i dlatego i dla nas, i dla tego człowieka, który tam wchodzi, bo on może też nie pamięta. Ale może on dziś nie pamięta, ale to ważne, żebyśmy my wreszcie pamiętali, że takie święte miejsce jest. I że nawet jak ktoś jest VIP-em i może przekroczyć wiele, to jest przekroczenie typu nie jestem do końca usatysfakcjonowany, jestem sfrustrowany, jestem wkurzony, może jestem nawet zawiedziony, jest jakiś kompromis, ale ja wychodzę jako cały człowiek, ja nie jestem zbesztany, ja nie wychodzę po prostu poniżony na kolanach gdzieś, gdzie po prostu ledwo pamiętam, jak mam na imię, gdzie czuję, że kawałek po kawałku siebie tracę. To jest zupełnie inne. Jeśli cierpisz na chorobliwą potrzebę zadowalania innych, możesz się jednak znajdować pod wpływem nieświadomego wzorca, który do miejsca w części dla VIP-ów upoważniał wszystkich członków Twojej rodziny, albo znajomych ze szkoły podstawowej, albo byłych, albo dawnych przyjaciół, albo każdego, kto uważa, że mu się to miejsce należy. Nie masz więc obstawy na bramce, płotka, ani zapewne wewnętrznego spokoju. I w odwrotną stronę, pójdę tu do tej drugiej granicy. Są wśród nas tacy, którzy byli tak mocno skrzywdzeni, ja na pewno znam takich wielu, którzy w swoim miejscu nawet nie mają miejsca dla VIP-ów, którzy tak mocno zamknęli drzwi, tak mocno postawili granice, się zabarykadowali, że nie wpuszczą nikogo, nawet VIP-a. I to też nie daje nam spokoju. Są wśród nas tacy, co nie mają bramkarza, ani bramki, ani płotka, a są wśród nas tacy, którzy zamknęli się w wieży i nie chcą wpuścić nikogo. I ani jedno, ani drugie nie jest rozwiązaniem, kochani. Mistrzostwo w stawianiu granic oznacza głębsze zainteresowanie własnym dlaczego, własnym czemu. W tym przypadku prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego ciągle odbierasz telefon? Czyli jeżeli ktoś dzwoni, naginę i naginę, albo jeżeli ktoś nas ciągle wyzywa, to albo jeżeli ktoś ciągle chce wejść do naszego życia i nas kocha i się nie poddaje, my zastawiliśmy drzwi, to my nie chcemy pytać, o co często pytamy, bo my często mówimy, dlaczego mi to ciągle robisz? Albo dlaczego tu wracasz, jak ci mówiłem, że nie wracasz? Nie? I często oni nam nie odpowiadają, albo odpowiadają, a my dalej swoje. Dlaczego tak mnie traktujesz? Dlaczego mnie nie szanujesz? Dlaczego to? Dlaczego to? A pytaniem jest, dlaczego ja sobie na to pozwalam, albo nie pozwalam? Czyli dlaczego ja wciąż odbieram telefon drugie w nocy, jak ktoś do mnie dzwoni, a mówiłem, żeby tego nie robił? Albo dlaczego ja wciąż toleruję, że ktoś mnie wyzywa, albo nie szanuje? Albo dlaczego ja nie chcę wpuścić kogoś do mojego życia, kto ewidentnie krok po kroku mi pokazuje, że mnie kocha i mu na mnie zależy. W zależności od tego, w którą stronę mamy granicę. Że my chcemy, że to jest czas, gdzie my chcemy siebie pytać, dlaczego te rzeczy się dzieją. Dlaczego sobie na coś pozwalamy wciąż, albo nie pozwalamy wciąż. Część dla VIP-ów opiera się na Twoich wartościach. Rozmawialiśmy o tym. Przekonaniach i tematach niepodlegających negocjacjom. Jeśli masz podejrzanego znajomego, teraz będziemy wyszukiwać w tym tygodniu, święta idą, dobry czas, będziemy podejrzanych wyszukiwać i VIP-ów wyłapywać, kochani. Jeżeli masz podejrzanego znajomego, który łamie prawo, a uczciwość i prawość są dla Ciebie ważne, zadaj sobie pytanie, czy ta osoba kwalifikuje się jako mój VIP? Odpowiedź będzie prawdopodobnie brzmiała – nie. Możesz się borykać z opresyjną wizją lojalności czy rodzinnego oddania. To normalne. Ale jeśli Twoja mama, tata, siostra, ktokolwiek nie zasłużył na Twoje zaufanie i szacunek, masz prawo postawić granicę. Prawdę mówiąc, masz względem siebie obowiązek zadbania, żeby nikt nie przedostał się za bramkę bez Twojego wyraźnego zezwolenia. Zrozum proszę, kiedy masz zdrowe granice, dzielisz ludzi na ważnych i nieważnych,
Może brzmi to lodowato, ale tak szczerze, nie jest ani możliwe, ani właściwe, żeby każda osoba w Twoim życiu była dla Ciebie ważna. Czy spędzanie czasu z daną osobą dodaje Ci energii, czy Cię wyczerpuje? Które relacje przypominają raczej obowiązek niż wybór? Odpowiedzi na te pytania powinny wypłynąć na stopień dostępu, jakiego udzielasz do siebie. Wpłynąć na stopień dostępu, jakiego udzielasz do siebie, swojego życia, energii i cennego czasu. Słuchaj, nie musisz w tej chwili ani nigdy podejmować żadnych poważnych decyzji, jeśli nie masz na to ochoty. Ja chcę tylko, żebyś miał świadomość, że to Ty decydujesz, kto utrzyma przywilej przebywania w Twoim życiu. Możesz okroić swoją listę VIP-ów, kiedy tylko zechcesz. Wiecie, kochani, to naprawdę dla wielu z nas nie będą łatwe decyzje w jedną i w drugą stronę. I dla ludzi, którzy może wpuścili po prostu kogoś z brudnymi butami, słowami i czynami do życia. A zwłaszcza to jest trudne, kiedy to jest ktoś bardzo bliski i jeszcze go kochamy i w ogóle. I to jest zmiana, wiecie, to jest proces, taka zmiana. Ale też to się tyczy ludzi, którzy może naprawdę zamknęli się na tej wieży i nie chcą wpuścić nikogo. I to też będzie proces i podróż pracy z zaufaniem, zajrzenia może do traum, pytania się siebie dlaczego, czego się boję i dlaczego się boję. I przecież nie musi być tak, jak było do tej pory. Jak mogę się zabezpieczyć właśnie, jeżeli skontaktuję się ze swoimi wartościami, ze swoimi granicami, będę się komunikować, to przecież mogę postawić granicę i wpuścić kogoś. Idziemy dalej, kochani. Dobra, i to są takie przypadki. Patrzę, która jest godzina 21. No jeszcze trochę posiedzimy. Czy to jest dla Was ok? Chciałam tylko godziny być, ale... Jeszcze byśmy trochę posiedzieli. Jesteście z tym ok, kochani? Nigdy w tym godzinie nie mogę wyrobić. Później jest taki koncept. Czy zawsze mówisz tak? Czy dajesz w wyniku świadomego wyboru, czy raczej nie ma sprawy? Wiecie, czy dajemy, kiedy naprawdę chcemy dać, czy raczej dajemy po prostu, bo zawsze dajemy? Czy nie ma sprawy, to Twoja domyślna reakcja. Jeśli to drugie, to bardzo możliwe, że mówisz tak z automatu. Wszystko, co automatyczne, jest reakcją, nieuważnym wyborem. I w odwrotną stronę, jeżeli ktoś jest ciągle na nie, 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 nie. Ale czy to nie idzie w kontakcie z emocjami, z czuciem ciała, wartościami, czy to nie jest, ja zawsze mówię nie, ja zawsze wiem lepiej, ja zawsze nie, nie. Albo tak, 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 tak. Wiecie, ja byłam i tu, i tu, nie? Podróżowałam w jednym i w drugim. Wolałam nie, powiem Wam szczerze, niż tak. Byłam mniej zmęczona w tym nie. Wszystko, co automatyczne, jest reakcją nieuważnym wyborem. Nazywam to auto tak. Może poproszono Cię o zorganizowanie zbiórki pieniędzy w klasie dla Twojego dziecka i chociaż jesteś w trakcie przeprowadzki albo Twoja matka jest chora i naprawdę, naprawdę nie masz czasu na segregowanie paczek, czy co tam jest wymagane, i tak się zgadzasz, jakbyś nie miała i nie miał wyboru. I to ja tak zawsze miałam. No po prostu... Jak pracowałam jeszcze w restauracjach, po prostu ktoś nie może przyjść do pracy. Ja nie mam problemu w ogóle, nie? Ledwo tam zipię, ledwo na oczy widzę, zmęczona, ale wiadomo, że przyjdę. Ja. Cóż, w ogóle u nas to każdy wiedział, do kogo dzwonić. Nie trzeba się było pytać, kto przyjdzie, jak nie wiem, Manuela nie może przyjść do pracy, tylko od razu było, zadzwońcie do Eweliny, nie? Ona przyjdzie. Mówię, a później znowu nie. Nigdzie nie byłam. Nie, już jak tam 3 lata temu. Można zaprosić na wywiad? Nie. Można przyjdzie zrobić to w warsztaty? Nie. Nie, 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 nie. Mówienie tak bez zastanowienia to skutek wieloletniego warunkowania. Możesz czuć się jak popychadło, albo może inni cię za nie uważają. Zazwyczaj jednak w głębi duszy wiesz, kiedy powinieneś był odmówić. Zatrzymanie auto tak jest łatwiejsze, niż ci się wydaje. Spróbuj przerwać ten nawyk, wprowadzając zamiast niego chwilę milczenia. I to jest ten moment, gdzie ona tu opowiada o takim magicznym momencie, gdzie, żeby zwolnić, wiecie, kochani, żeby nie lecieć od razu z tak, ale też nie lecieć od razu z nie, tylko po prostu poczekać, nie?
poczekać. Znaleźć sobie takie zdanie, wiecie, a mogę się nad tym zastanowić, bo to naprawdę jest prostsze niż nam się wydaje. Jakby świat się nie zawali, kiedy powiemy, wiesz co, a poczekaj, sprawdzę w kalendarzu. A wiesz co, ja się nad tym zastanowię i wrócę do ciebie. Czy to chodzi o tak, czy to chodzi o nie? I naprawdę ja to często tak, ja muszę iść z tym na spacer. Nie, ja to chodzę z tym na spacer i wtedy wiem, czy tak, czy nie. Choć pozwolenie sobie na chwilę ciszy może Ci przypominać nie dzwonienie na straż pożarną, kiedy pali się budynek, no bo czasem tak jest, wiecie, nie, że nie, muszę już teraz powiedzieć, muszę się zgodzić, bo się obrażą, bo to, bo tamto, bo jakby się paliło właśnie. To w rzeczywistości należy Ci się ten czas i w jedną i w drugą stronę. I w ogóle powiem Wam, kochani, on należy się nam i należy się ludziom, którzy nas o coś pytają czy proszą, bo my wtedy możemy dać im prawdziwą odpowiedź. My możemy być bardziej szczerzy z nimi niż z tego automatu. Czy tym automatem będzie tak, czy tym automatem będzie nie. Chociaż pozwolenie sobie, dobra, to dalej, należy Ci się ten czas. I przy okazji nic się tak naprawdę nie pali. Nikomu nie jesteś winny natychmiastowej zgody, ani nawet zgody po zastanowieniu. Przerwa, a następnie proste, chcę się nad tym zastanowić, to użyteczna odpowiedź. Zdumiejesz się, jaką wolność poczujesz, nie godząc się automatycznie. Bo to też przywraca nas po pierwsze do kory przedczołowej. Przywraca nas to do świadomości, daje nam czas, żeby skontaktować się z tym, co u nas jest ok, a co u nas jest nie ok. Pomaga nam skontaktować się z naszymi wartościami, naszymi standardami. Pomaga nam zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, czy na pewno możemy to zrobić, albo czy na pewno nie możemy. Pozwala nam się skontaktować z takim, a może jednak otworzę się i pójdę na tą randkę, na to spotkanie, na ten wywiad, na ten obiad. Bo może jednak nie chcę i się zastawiam i zagradzam, ale tym razem spróbuję. Albo, a może naprawdę jednak jestem zmęczona i choć bardzo chcę iść z nią, z nim do kina czy na kolację, to dziś nie jest ten dobry dzień. Wiecie, kochani, i wtedy my możemy być bardziej szczerzy też z tą drugą osobą. Dobra, idziemy dalej. Czekajcie, zmieniam się. Wolny, automatycznie, dobra. Granie na czas przerywa wdrożony wzorzec, co pomaga stworzyć przestrzeń na zastanowienie się, czego naprawdę chcesz i co naprawdę czujesz. Spróbuj, to absolutnie konieczne. Musimy skończyć z załatwianiem tony dodatkowych gównianych rzeczy, których w rzeczywistości nie chcemy robić. To pozwala nam na pełne zaangażowanie się w sprawy, którymi chcemy się zajmować. Bo to też tak, jak ona mówi, że to pomaga nam nie robić wiele rzeczy, których naprawdę nie chcemy robić. A jak my ciągle przytakujemy, ciągle mówimy, że tak, tak, tak i ci ludzie po drugiej stronie, oni nie wiedzą, że my mamy jakiś problem, oni nie widzą naszych wywróconych oczu i nie? Albo tego, że po prostu my się zgodzimy, odłożymy słuchawkę i gadamy z nimi po prostu już, jak słuchawka jest odłożona, i kurwa, to wiecznie ode mnie coś chce, bla, 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 bla. I później my przychodzimy, siedzimy trochę na fochu, a oni zadowoleni, że my są, na ciebie zawsze można liczyć, la, 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 cię kocham, a my, oni mnie nie doceniają, nie. I często jest tak, że później potrzebowana jest jakaś pomysł i do kogo pomoc i do kogo dzwonią? No do ciebie, wiadomo, bo mogą, nie? Bo mogą. A dlaczego? Bo wiedzą, że się da, że ty zawsze jesteś. I w odwrotną stronę, jak powiesz raz nie i drugi raz nie i trzeci raz nie i czwarty raz nie, to wreszcie przestanie ten telefon dzwonić. Przestaną te drzwi pukać, bo mówią, dobra, ty i tak nie, ty i tak nie. Więc albo w tą, albo w tą. Możesz eksperymentować ze wzmacniającymi sprawczość wykorzystywaniem milczenia również na inne sposoby. Zamiast żywić przeświadczenie, że to ty musisz wypełnić niezręczną ciszę, spójrz na tę chwilę jak na przerwę na doładowanie, która daje możliwość autentycznej relacji. Zagadywanie niezręcznej ciszy może być w danej chwili bardziej pożądane, ale odbiera też okazję do pogłębienia więzi i intymności. Jeśli postanowisz pozwolić sobie na chwilę milczenia, możesz być przyjemnie zaskoczony, jak wiele dowiesz się zarówno o ludziach w Twoim życiu, jak i o samym sobie. Dobrze, kochani, jeszcze bym...
Jeszcze bym zrobiła, czy dajesz ponad miarę. To będzie podobne z tym przytakiwaniem, ale to dawanie ponad miarę, my jesteśmy mistrzami, zwłaszcza u nas w naszym kraju, to wszyscy, nie? My naprawdę jesteśmy mistrzami. Albo znowu się zamykam i nie dam nic, już się kurwa nadawałam i już nie dam nic nikomu. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Dawanie ponad miarę to złama cocha auto, tak. Jeśli to Twoja przypadłość, możesz mieć poczucie, że Twoim obowiązkiem jest dawanie tak długo, aż nie będziesz już w stanie dać nic więcej. Jeśli jesteś uzależniony emocjonalnie, to z całą pewnością wiesz, o czym tu mówimy. Zgłaszanie się na ochotnika do wszystkiego, stawanie na głowie, żeby wysłać koszyk ze smakołykami dla współpracownika w kryzysie zdrowotnym, proponowanie pomocy przy zadaniu, które nie należy do Twoich obowiązków, ale przecież czujesz, że ktoś potrzebuje pomocy, więc to Twoja wszechstronna osoba musi. Osoba może równie dobrze ruszyć na ratunek. Nie musisz już jednak utożsamiać się z uzależnieniem emocjonalnym, by dać się złapać w tę samą pułapkę zaburzonych granic. Tutaj jest o kobietach. My, kobiety, zostałyśmy przystosowane do funkcjonowania w świecie w konkretny sposób. Gdybyśmy były naprawdę dobrymi matkami, siostrami, córkami, wszystkim dla każdego, to byłybyśmy altruistycznie nastawione, zajmowałybyśmy się tym, co akurat komuś przyjdzie do głowy zrzucić na nasze barki, a także narzucałybyśmy się z własnej inicjatywy, często niestosownie, pod przykrywką dawania i życzliwości. Ponieważ, a nie, to ona tu o sobie. Następnym razem, kiedy poczujesz potrzebę dania, zadaj sobie pytanie, czy daję z miłości, czy ze strachu lub własnej potrzeby. Zanim tam pójdziemy, wiecie, my znowu, tak jak mówię, tutaj ta książka jest do kobiet, ale to się odnosi i do kobiet, i do mężczyzn, bo na mężczyznach też jest taka duża presja, że on musi zapewnić dom, że on musi zapewnić pieniądze. A w naszym kraju, umówmy się, to jest i u mężczyzn, i u kobiet. My jesteśmy w tym razem. Naprawdę. My po prostu mamy taką dużą presję dawania tutaj. I znowu, i później czasem jesteśmy tak wycieńczeni tym dawaniem, że wchodzimy w odwrotność, prawda? Gdzie mówimy po prostu, ja mam wywalone już. Ja mam wywalone, ja już nie daję, już się nadawałam, ja już się narobiłam, ja już się naorałam. I się często wycofujemy. Więc chcemy sobie zadawać te pytania, czy daję z miłości, czy daję ze strachu, i to jest to trzecie, które jest ważne i niewygodne, czy daję z własnej potrzeby. Wiecie, często, z własnej potrzeby takiej, że ja chcę dawać, ale często my też dajemy, bo tak naprawdę chcemy coś uzyskać w zamian. I często później nie dostajemy tego w zamian. Wiesz co, kochana, tutaj jest pytanie, co znaczy uzależnienie emocjonalne? Wcześniejszy live z tej książki, my dużo o tym mówiliśmy, bo ona tutaj o tym pisze. Więc nie będę teraz tutaj o tym mówić, ale zajrzyj sobie, jak nie widziałaś tego live'a, bo to jest naprawdę dobry live. Jeśli jesteś bardzo więc wiecie, kochani, czasem dajemy z lęku, czasem dajemy z miłości, a czasem dajemy, bo trochę tak manipulujemy. Wiecie, a dobra, to ja ci dam to, i jak ci to dam, to ty mi dasz coś, nie? I my mamy czasem swoją taką. I często my nie jesteśmy świadomi tego, ale później nadajemy, nie dostajemy tego, co myśleliśmy, że dostaniemy, jak dajemy. Dla świętego spokoju, Ela pięknie napisała. Czasem dajemy dla świętego spokoju, czasem dajemy, żeby nie stracić, czasem dajemy, żeby nie obgadali, czasem dajemy, żeby nie skrzywdzili. Cokolwiek to jest, czy my dajemy pieniądze, czy dajemy uwagę, czy dajemy, nie wiem, po sobie pojechać. I znowu, i tak samo się odgradzamy, wiecie, nie dam, nie dam, nie dam, bo zabierzesz, nie dam, bo okradniesz, nie dam, bo oszukasz, nie dam, bo skrzywdzisz, więc to naprawdę opłaci mi się. Dokładnie. I to opłaci mi się, to jest takie niewygodne. I to jest takie fajne ćwiczenie, które moglibyśmy też zrobić w tym tygodniu, żebyśmy naprawdę wyłapywali, bo to nam da, wiecie, jak to jest, kochani, jak my dajemy nie do końca z tej intencji, co trzeba. Jak dajemy ponad miarę, nie z tej intencji, co trzeba. Nie dlatego, że jesteśmy dobrym człowiekiem, który daje, bo chce. Który daje wtedy, kiedy czuje, że chce dać. Tylko jesteśmy człowiekiem miłym, zawsze miłym. Rozmawialiśmy o tym. To jest bardzo niewygodny temat, ale jesteśmy w tym razem tu. Miły, czyli zawsze, daję zawsze, bo tak jestem zawsze i zawsze i wszędzie i zawsze dam i to i tak. I daję się, bo boję się stracić, boję się, że obgadają, boję się, że wyrzucą, boję się, że nie będą kochać, boję się, że rozczarują. Więc my wtedy dajemy nie do końca z tej energii miłości, z tej
intencji miłości i dajemy ponad miarę, czasem już nie mamy siły, ale dajemy, to później my tworzymy relacje i jesteśmy skazani na relacje, w których będziemy bardzo rozczarowani. Bo my stworzymy takie relacje, w których na 100% ktoś nas zawiedzie. Na 100%. Bo nam nigdy nie odda tyle, ile my mu daliśmy. Bo on nawet nie wie, że on ma nam oddać. Bo my mu nigdy nie powiedzieliśmy. Bo my dawaliśmy ponad miarę, nie zawsze chcąc, nie zawsze mając, nie zawsze czując. Więc my nie dajemy w ogóle szansy tej drugiej osobie, żeby nas nie rozczarowała. Ona nas pewnego dnia rozczaruje, nie doceni, nie zrozumie, nie będzie tak wdzięczna, jakbyśmy chcieli. I w drugą stronę. Przyjdzie taki moment, że my już nie będziemy mieli z czego dawać i nie damy. I przestaniemy być tą osobą, która zawsze daje, jest zawsze miła, jest zawsze na czas, i zawsze odbiera telefon i zawsze rozumie. I wtedy my też rozczarujemy tych ludzi. My też, oni też będą nami rozczarowani i zawiedzeni, że to kreuje naprawdę taką dynamikę, która jest pełna rozczarowania, zawiedzenia, gdzie gdy wejdziemy w te zdrowe granice i będziemy ludźmi, którzy mają wartości, którzy są dobrymi ludźmi, którzy dają, kiedy mają, kiedy chcą i kiedy czują, czyli nie zawsze, którzy czasem dają, czasem nie, czasem idą do kina, a czasem nie, czasem po prostu odbiorą telefon, a czasem nie, czasem odpiszą tego samego dnia, a czasem za tydzień. I jak od nowa nauczymy, wiecie, z tymi zdrowymi granicami siebie obcować i naszych bliskich, to wtedy to będzie o wiele zdrowsze. Wtedy jak my damy, bo chcemy, to nawet jak ktoś nam nie podziękuje albo nie odwdzięczy się, to jest okej, my chcieliśmy, to daliśmy. I jak my nie damy, bo akurat nie będziemy mogli, to po drugiej stronie ludzie mówią, okej, on dzisiaj nie mógł, ale jak ma, to zawsze da. Tylko wiecie, jak my już jesteśmy z recydywistami, jak ona nazywa, czyli z ludźmi, którym my zawsze dawaliśmy albo nic już nigdy nie dawaliśmy, to oni w ogóle, ten przeskok do tych nowych granic to jest podróż i dla nas, i dla tych ludzi dookoła nas. Dobra, czyli dajemy ponad miarę, mamy to, prawda? Jeśli jesteś bardzo pozbierana, możesz nie mieć ochoty, by myśleć o sobie jako o kimś strachliwym czy potrzebującym. W wielu jednak przypadkach właśnie to kryje się pod gładką, łagodną powierzchnią tej tak zwanej hojności. Może się obawiasz, że uznają cię za osobę bezduszną, albo sam potrzebujesz czuć się dobrze i spokojnie, mieć kontrolę. W byciu niezastąpionym możesz znajdować poczucie bezpieczeństwa. Jeśli pójdziesz jednak dalej tą samą drogą, miła i miły, nawierzchnia się zetrze. To jest to, że w pewnym momencie baterie się rozładowują. Zaczniesz w którymś momencie czuć niechęć, a może nawet totalne odrzucenie wobec całej rasy ludzkiej. I my znamy to. My mieliśmy pewnie te momenty, gdzie już się tyle nadawaliśmy, gdzie już tyle narobiliśmy i w dodatku nam nie oddali, nie odwdzięczyli się, nie podziękowali, nie zrozumieli, nie wybaczyli. I przychodzi taki moment, że my mamy złość na całą rasę ludzką. Naprawdę, że mamy takie po prostu, mam dość ludzi. Nie wiem, czy tak mieliście. Banda samolubnych wyzyskiwaczy. Żartuję, ale uraza niejednokrotnie brzmi bardzo podobnie. Dość powszechnie oskarża się innych o poczucie uprzywilejowania, by uniknąć uporządkowania własnych granic. Należy pamiętać, dawanie, prawdziwe dawanie płynie z miłości. Dawanie ponad miarę płynie z dysfunkcji. I w odwrotną stronę. Ograniczanie takie, nie dam nic, nie dam chyba nic, nie, już się nadawałam, to też jest z lęku i z dysfunkcji. Chcemy się przyjrzeć jednemu i drugiemu, w zależności od tego, w którą stronę mamy. Dawanie ponad miarę i zachowania współzależne prowadzą w końcu do poczucia pustki, bo na zakończenie nie zostaje już nic dla ciebie. Czy aby na pewno, i w odwrotną stronę, ludzie, którzy ja już mam i nikomu nie dam, i mają dużo czasu, mają dużo pieniędzy, mają dużo energii, ale też często czują się pusto, bo nie mają koneksji z drugim człowiekiem, bo zastawili drzwi. Więc w jedną i w drugą stronę. W końcu do poczucia pustki, bo na zakończenie nie zostaje już nic dla ciebie. Czy aby na pewno taki z ciebie konstruktywny naprawiacz? Jeśli twoim domyślnym rozwiązaniem wobec życia jest zrobić więcej,
Nie, bo nikt nie jest w stanie działać tak w nieskończoność. Sposobem na wydostanie się z tej piekielnej, sabotującej cię pułapki są uważność i troska o samego siebie i samą siebie. Aby przełamać zakorzenione wzorce, pomyśl w pierwszej kolejności o sobie zamiast o innych. Nie mówimy tu o egoizmie. My wiemy, że nie mówimy tu o tym. Sprawdź, czy masz zasoby, zanim się w coś zaangażujesz. Oprzyj każdą decyzję na dostępnej energii, na tym, jak się czujesz i czy dana osoba jest VIP-em, czy nie. Dasz radę, będzie to wymagało praktyki, ale z całą pewnością potrafisz to zrobić, a dzięki temu przeskalujesz swój hojnościometr, tak, żeby dawanie było dla Ciebie przyjemne i autentyczne. Kochani, tu są kolejne przykłady, ja je tylko przeczytam. Czy godzisz się, a później żywisz urazę? Czy odmawiasz pomocy? Czy nie wiecie? Nie, nie, nie trzeba. Mam, I got it, ja sama, ja dam radę, ja dam radę. Jak to mówimy, Zosia, Samosia i Tadek, Samoradek. Kolejne to jest, czy starasz się być hiperpozytywna? Czyli wiecie, czujemy się źle i hiperpozytywny. Nie, nie, jest okej, okay, dam radę w ogóle. Wszystko jest okej, okay, jest okej. Okay. Straciłem jedną nogę, ale mam drugą. Nie pozwalamy sobie na czucie tych swoich emocji. I też przyciągamy często ludzi, którzy też z nami nie współodczuwają tych emocji, bo nie chcemy się z nimi skontaktować. Zamiast po prostu usiąść, piękne to hojnościometr, usiąść w tym i po prostu w tych emocjach pobyć. I nie musieć być w tym samemu. I to akurat się tyczy i jednych, i drugich. I tych, którzy, dobra, ja sam dam radę. I tych, którzy się zamykają, ja sam dam radę. Więc to jest to, później, a później jest, jest fajny taki podtytuł rozbrajanie kłamstw, którymi się karmimy. To są te wymówki lub jawne kłamstewka, jakie sobie wciskamy. To sposób na racjonalizację własnych lub cudzych zachowań, by uniknąć budowania granic. To również forma oporu, którą uzasadnia nieprzepracowanie trudnej rozmowy czy przymykanie oka na ściemę. Nie okłamujemy się świadomie, rzecz jasna, ale racjonalizacje, uzasadnienia, które nie opierają się na faktach, potrafią stanowić ogromną przeszkodę w pokazaniu autentycznego ja i wyrażaniu prawdy. Możesz myśleć, łatwiej mi zrobić wszystko samodzielnie, zamiast poprosić partnera o pomoc przy obowiązkach domowych. Ta strategia być może skutecznie zapobiega konfrontacji, ale trwałe poczucie urazy pozostaje. Czy znajdujesz usprawiedliwienie dla niezbyt wiekopomnych cudzych zachowań? Mogą one brzmieć tak. Ma teraz taką presję w pracy. Wiem, że dlatego nakrzyczał na mnie wczoraj wieczorem. Albo wiem, że nie miała tego na myśli, kiedy powiedziała mi przykre rzeczy. Po prostu przechodzi teraz ciężkie chwile. Takie zachowanie może być również skutkiem lęku przed zemstą. Unieważniamy własne doświadczenia, wmawiając sobie. Obawiam się, że robię z igły widły. Często sami siebie tłumaczę. A może mi się wydaje? A może jestem przewrażliwiony, przewrażliwiona. A może nie było to tak źle. Wiecie, czasem sami siebie umniejszamy swoje odczucia, żeby tylko się nie skonfrontować, żeby nie postawić tej granicy, żeby nie zobaczyć tej prawdy. Więc tu jest dużo, kochani. Dobra, i to nam kończy i później będziemy przechodzić w budowanie, czyli budowanie nowej normalności. Będzie się nazywał nasz kolejny live. Będziemy budować nową normalność, ale zanim ją zbudujemy, no to chcemy w tej piwnicy, ona mówi takimi samymi słowami jak ja i my, chcemy w tej naszej piwnicy posiedzieć i zobaczyć, co tam po prostu piszczy w tych granicach, w którą stronę mamy odchył, jeżeli mamy. Wydawało mi się, no to ojejku, ile razy ja zaburzyłam swoją intuicję, mówiąc, a może mi się tylko wydaje, może nie było to tak źle, może mi się tylko wydaje, po prostu na te słowa to mam alergię do dziś. Bojku, ile rzeczy mi się wydaje, no wiecie kochani, a ciało jest takie mądre, intuicja jest taka mądra i nam się nie wydaje, ale ile razy my sobie chcemy po prostu wmówić, że nam się wydaje, to my tylko wiemy. Dobrze kochani, czujecie, że tutaj mięcho było, bo ja czuję, że to było mięcho ostre. Nie, to jest dobra ta książka, jest hit, naprawdę. Zamówiłam książkę na święta. Trzymaj się. Naprawdę, myślę, że ona jest naprawdę dobra. I ona jest taka, wiecie, że ona jest taka łaskawa.
Ona jest napisana przez eksperta, ale nie takiego, który patrzy z góry, tylko taki, który sam to przeszedł i sam się uczył i tak naprawdę jest i po ludzku, ale też i konkretnie. Dobrze, kochani, to jesteśmy z tym, odrabiamy sobie tą pracę domową, patrzymy na siebie, ale z latarką miłości, rozkminiamy, naprawdę patrzymy, jak to u nas jest, w którą stronę my mamy. Patrzymy na tych VIP-ów naszych, teraz na święta VIP-y się zjadą, trzeba przeskanować, z miłością oczywiście. Pamiętajmy o świętym miejscu w naszym sercu, to takie piękne. Pamiętajmy, że jak ludzie nam pokazują, jacy są, to chcemy im uwierzyć. Pamiętajmy, że chcemy też kontaktować się z własnymi emocjami, własną prawdą. Pamiętajmy o tej ciszy, o tej przerwie, że ja się nad tym zastanowię, czy to chodzi o tak, czy to chodzi o nie. Że tu naprawdę dużo fajnych, mięsistych rzeczy było. I 1,5 godziny wartościowe. To cieszę się, 1,5 godziny, kochani. Dobrze, ja w następnym tygodniu postaram się, ale w następnym tygodniu są święta, to ja już przyjdę po świętach, bo ja mam kurs też i nie będę miała jak. Później są święta, więc ja wrócę za 1,5 tygodnia z budowaniem nowej rzeczywistości. Akurat będziemy po świętach budować nową rzeczywistość, to będzie idealnie, kochani. Dziękuję za dziś. Buziaczki. Dobrej nocy.